Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj robimy wątróbkę. Proszę, wątróbeczka przyszykowana z indyka z pieczarkami. Już są pokrojone w talarki i z cebulą. Do tego ketchup i trochę koncentratu pomidorowego. No oczywiście sól i pieprz. Będziemy obtaczać w mące. I taki dzisiaj obiadek sobie wymyśliłem. Także zapraszam wszystkich. Jeszcze tylko powiem, że rozdanie na 1000 subskrypcji nadal aktualne. Link w opisie, jak zwykle. Czekam na te 1000 subskrypcji. Brakuje jeszcze 55. Zresztą cały czas tak brakuje, ale to nieważne. W końcu chyba dobijemy. Dobra, to zaczynamy przygotowywać obiadek. Pierwsze co robimy, to z pieprzem posypujemy wątróbeczkę. Soli nie solimy, bo wątróbka się robi przy smażeniu twarda. Posolimy na końcu. Zresztą jak wszystko będzie już dodane, wtedy robimy solą. Tylko pieprzymy. Na patelnię wlewamy olej. Dodajemy masełko, tak, z łyżeczkę masełka. Czekamy aż się rozpuści i będziemy smażyć wątróbeczkę. Tak to sobie ja robię. Wątróbkę obtaczamy w mące. Nadmiar szczepujemy. I będziemy za chwilę obsmażać. Pogoda dzisiaj znowu się popsuła. Niby tam świeci słoneczko, ale wczoraj było 17 stopni, a dzisiaj już jest 9. Wieczystko się zrobiło, także obniża temperaturę. Taka huśtawka pogodowa nastała. Jeden dzień tak, jeden dzień zimno, jeden dzień ciepło. No ale co zrobić? Miejmy nadzieję, że w maju przyjdzie lato. Będzie można jeździć na jeziorko, popluskać się i w ogóle. Dobra. No to obsmażamy. Duże i obsmażamy. Z każdej strony wątróbeczkę do zgłębienia. Thank you.
odwracamy. Ale, oj, ale strzela, no wiadomo, wędrówka strzela, będzie bycie. To jest urok wędrówki. No ale nic. Tak musi być. Wędróweczka odmarzona, można wyciągnąć. I tu będziemy teraz rzucać cebulę, a następnie pieczarki. Dobra. A więc wrzucamy cebulę. Ja daję 3 cebule. Tu podsmażamy cebulkę. Tym rozrodniamy. O. Pięknie to pachnie, och. Wiem, że są tacy, co nie lubią wędrówki, ale my uwielbiamy. Tak raz, może nieraz dwa razy w miesiącu sobie takie coś przygotowujemy. Teraz do tego dosypuję soli. Pieprzu. Nic więcej nie trzeba, tylko sól i pieprz. Posmażamy. Aj, Boże, to pachnie. No, posmażamy jakieś około, nie wiem, do 5 minut. Do tego teraz dosypujemy pieczarki. Jeszcze sobie pieczareczki posolimy też, żeby się nie zgubić w tych solach i tych pieprzach. To muszą być jakieś trochę doprawione i pieprz. Co się dokłada, jest jałowy, wiadomo, trzeba dosolić, dopieprzyć. O. Wszystko ok. Na końcu jeszcze się zobaczy, ale już chyba raczej solić i pieprzyć nie będę więcej. Niektórzy tam dają na końcu wszystko, że tam sól, pieprz, ale potem to tak nie smakuje. Musi się to przegryć w smażeniu. Na moje oczywiście. Nie znam się, zarobiony jestem. Ja gotuję tak. Zawsze było pysznie i było dobrze przyprawione. A każdy robi, jak uważa. I smażymy pieczareczki teraz. Pieczarki już są. Już się ładnie podsmażyły z cebulką. I teraz dodamy przecier pomidorowy. Mam tu końcówkę, więc tak
dwie łyżeczki. Takie dobre, solidne dwie łyżeczki cukru. Mam wykorzystać muszę, bo otwarty, żeby się nie zmarnowało. Weźmiemy sobie, o. Albo tak. Dobra. Trzecie wzrost. Wprowadzamy razem z kurzerkami i z cebulą. I do tego dodaję keczup. Keczup, wiadomo, jest bardziej słodciejszy, także nada nam smaku. Też mam końcóweczkę. Nie wiem, dwie łyżki. Rozmieszamy to. Aj, jak to pachnie, już się człowiekowi chce jeść. Dobrze. Wlewamy wody trochę. Nie za dużo. Żeby powstał sosik zawiesisty taki bardzo. Ta mąka już była w tym. Wątróbka była obtoczona w mące, także już nie potrzeba nic robić. Trochę wody. O. Pięknie to wygląda. I teraz wrzucamy wątróbeczkę. Wrzucamy wątróbeczkę, zamieszamy, niech ona przejdzie tym wszystkim. O. I wymieszamy to wszystko. Ojejajaj. Mówię wam, jak to pachnie, to się w głowie nie mieści. Człowiekowi od razu chce się jeść. Uzgodniałem. Basia przyjdzie, będziemy jeść. O. Wymieszane. Super. I teraz sobie tutaj pod przykryciem na małym ogniu zmieszamy ogień. Nie wiem, jakieś 5-7 minut i będzie gotowe. Już gotowe. I to nakładamy sobie na talerzyk. O, wątróbeczka, pieczarki. Bardzo gęsty sos się zrobił. No rewelacja. Dobrze, tak wam tylko pokażę. Nałożone. I mamy na talerzyku. No super, ale zapach masakra. Tylko jeść. I możemy to jeść z chlebem, z bułeczką, z ziemniakami, z ryżem, z kaszą, kto jak woli. My dzisiaj ziemniaczki sobie zaraz ugotujemy, znaczy już się gotują. I będziemy jeść. Czyli życzę wam wszystkim smacznego. Jeżeli to kogoś zainspirowało, to proszę wypróbować. Naprawdę jest bardzo dobre jedzonko. Także
Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do następnego. Łapki w górę, suby, brakuje 50 do 1000 i w końcu za rozdaniem bym chciał zrobić. No ale jak nie będzie, no to nie będziemy robić, no trudno. Myślę, że podobało się, także pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. Cześć!